Dream Web to przygodowa gra z 1994 roku, stworzona przez Creative Reality na komputery z DOS-em oraz Amigi. Wcielamy się w Ryana, mieszkającego w dystopijnym mieście, dręczony jest przez tajemnicze sny i podczas jednego z nich sekta każe mu zabić 7 złych ludzi, którzy mają doprowadzić do upadku cywilizacji. Całą grę śledzimy z lotu ptaka i przemieszczamy się do innych plansz w miejscach, w których wskazuje nam niebieska strzałka. Możemy podnosić wiele przedmiotów i nigdy nie jesteśmy pewni, który z nich nam się przyda. Większość z nich okaże się bezużyteczna i niepotrzebnie będzie zapychać nam miejsce w ekwipunku. Dużo tu łazimy po szemranych miejscach i rozmawiamy z podejrzanymi postaciami. W lewym dolnym rogu mamy prostokąt, który przybliża nam miejsce, które akurat wskazujemy. Jest to bardzo przydatna funkcja, gdyż większość rzeczy jest tu milimetrowej wielkości. Najeżdżając na różne miejsca możemy przeczytać ich opis i na przykład grzebiąc w naszym portfelu zdobędziemy kod dostępu potrzebny do otwarcia drzwi. Rozmawiając z przypadkowymi ludźmi w barze możemy otrzymać dostęp do całkiem nowych miejsc. Aby wykonać zlecenia zabójstw będziemy musieli skombinować skądś broń. I w tym celu udamy się do naszego znajomego Luisa, gdzie na wejściu zostaniemy okradnięci przez przypadkowych chuliganów. Gra w żaden sposób nie prowadzi nas za rączkę ani nie podpowiada, więc łatwo jest się w którymś momencie zaciąć. Wykonywanie prostych akcji, jak na przykład jeżdżenie windą, jest bardzo niewygodne, gdyż wszystko jest małe, a interfejs został źle przemyślany. Gra ma bardzo mroczny klimat i chodząc po melinach towarzyszy nam nieustannie padający deszcz, a także ścieżka dźwiękowa wprowadzająca niepokój. Wszystko dzieje się w niedalekiej przyszłości i czuć tu zapożyczenia z gatunku, jakim jest cyberpunk. Nie wiem, kto to zaprojektował, ale nieustannie widzimy po lewej stronie sylwetkę bohatera, a cała akcja dzieje się w niewielkim okienku. Czasami przyjdzie nam zapłacić za coś swoją kartą, a wiele drzwi pozamykanych jest rozmaitymi kodami. Dream Web jest bardzo brutalnym tytułem i zobaczymy tu mniej więcej akcję, kiedy nasz bohater wbija gangsterowi sikierę w klatę, a drugiemu strzela między oczy tak, że mózg ląduje na ścianie. W studiu nagrań jednemu z naszych celów zrzucimy na łeb ciężki przedmiot lub przy pomocy magicznej kuli wysadzimy w powietrze grupę ochroniarzy. Zbierając masę śmieci nigdy nie wiemy, co nam się przyda. Może się okazać, że taki niepozorny śrubokręt będzie potrzebny do posunięcia fabuły. Wszystko dzieje się na statycznych ekranach, a wychodząc poza obszar, ze specjalnego menu wybierzemy miejsce, które akurat nas interesuje. Zdobywamy rozmaite kwity i dokumenty, a także korzystamy z naszego komputera, wpisując w nim odpowiednie komendy. Niestandardowo w Dream Web obserwujemy wszystko z góry. Grafika jest rozpikselowana i ciężko nam rozeznać się w otoczeniu. Łażąc po dziurawych ulicach i obdartych spelunach, staramy się likwidować kolejne cele. Paleta barw jest szaro-ciemna, a kolory przytłumione. Nie pomaga nam nieszczęsny interfejs, a także brak podpowiedzi. Grając w Dream Web można odnieść wrażenie, jakby oglądało się Blade Runnera, bo wiele rzeczy jest tutaj tak podobnych. Muzyka skomponowana przez Matthew Seldona wprowadza niesamowity klimat i atmosferę. Gra ma niestandardowy widok z góry, co nie każdemu się spodoba. Możemy podnieść tu też wiele rzeczy, które nigdy nam się nie przyda, a przebiegu rozmów nie możemy w żaden sposób kontrolować. Muszę ostrzec, że gra jest bardzo skomplikowana, jednak gdy lubisz przygodówki oraz Blade Runnera, tytuł powinien przypaść do gustu. Widać, że produkcja była już przestarzała w momencie premiery i wygląda słabo na tle tytułów wydanych w 1994 roku.